witam was w kolejnym odcinku Simsów. I tym razem przyjrzymy się nieco Weronie. Odkąd zainstalowałam Simsy 2 na tym komputerze, to znaczy od dobrych kilku lat, gram na otoczeniu Werony, plus na wszystkich dodatkowych otoczeniach, które doszły wraz z konkretnymi dodatkami do gry, typu Przedmieście czy Lazurowa Promenada. Ale dziś obiektem mojego zainteresowania będzie właśnie Werona, która podczas moich gier bardzo się zmieniła. Pokrótce mogę opowiedzieć wam, w jaki sposób zmieniła się infrastruktura tego miasta. Po lewej stronie zrobiłam sobie osiedle bogaczy, czyli bardzo okazałe domki mieszkalne. Tutaj m.in. mamy dom rodziny Macierzanka, Kapulet, Jutrzenka, Uciecha, Montek, czy też większe parcele publiczne typu Rynek Werony. Tutaj jest butik z ubraniami, mamy tutaj taką dużą salę weselną, którą sama zrobiłam, dom starców, czy też szpital. To wszystko znajduje się w tej części. Naturalnie, jeśli chcielibyście bliżej przyjrzeć się jakimś konkretnym budynkom, które się tutaj znajdują, to dajcie znać. Kolejna część miasta znajduje się tutaj po lewej stronie rzeki i są tutaj nieco skromniejsze budynki mieszkalne. Są to domki własnościowe, których ceny nie są aż tak wygórowane. Tutaj po raz kolejny nasza rodzina Krawczyków znalazła swoje miejsce i rozbudowuje dom, co teraz możecie zauważyć również, jak wygląda z zewnątrz. Mamy tutaj akademik męski, mamy rodzinę Lico, następnie rodzina Polaków, którym urodziła się kosmiczne dziecko. Tak więc kilka rodzin tutaj sobie mieszka. No i jeśli miałabym powiedzieć, to ich status materialny jest zaraz za bogaczami, czyli takie, można powiedzieć, mieszczaństwo się tutaj znajduje. Następnie mamy parcele publiczne. No i przejść możemy na drugą stronę rzeki. Po prawej stronie znajdują się osiedla z mieszkaniami w głównej mierze. Praktycznie wszystkie domy zostały przeniesione w inne miejsce, a tutaj zostały ustawione osiedla z mieszkaniami. I też już parę takich mniej znanych rodzin znalazło tutaj dla siebie miejsce. Jedyne domy, które tutaj zostały, to dom Anetki Kaszelek. Tutaj mamy rodzinę Podróżników, Turków czy Ósemki. Tutaj mamy również taki ciekawy domek. Jest to salka, którą zrobiłam kiedyś na Święta Bożego Narodzenia. I przyprowadziłam tam na ten jeden wieczór rodzinę, która zorganizowała sobie w tym miejscu świętowanie. Tu jak widać podwodny tunel. Nie pytajcie mnie jakim cudem i dlaczego powstały tutaj takie wodne ciągi, bo nie mam pojęcia, jak to się zdarzyło. To samo zdarzyło mi się w domu Jutrzenek. Po przeniesieniu go w to miejsce, po prostu dookoła jest ten dom zalany wodą. No i ostatnia, czwarta część tego miasta, ostatnia kwatera. To domki najbardziej skromne, domy, które wzięte zostały na kredyt i ogólnie taka biedniejsza część miasta. Z bardziej znanych osób zamieszkuje tutaj rodzina Kai oraz tuż przy niej jej syn. Jola, także związana z tą rodziną, mieszka tutaj. Poza tym mamy Maurycego, ale on już reprezentuje troszkę inny status i jego dom nieco wyróżnia się na tym tle. Mamy tutaj również wujka Gerwazego z rodziną, który też tutaj rondo dzielnie rozbudowuje. Tuż przy rzece mamy nawet plac zabaw, gdzie kiedyś wypadałoby się wybrać rodzinę obrazów. No i w ten oto sposób prezentuje się moja rozbudowana Werona. A teraz z ogromną chęcią chciałabym powspominać wraz z wami rodziny, które mieszkały na samym początku po zainstalowaniu gry właśnie w Weronie. Rodziny, które były już stworzone. No i opowiedzieć wam nieco, co z nimi zrobiłam. Zacznijmy może od rodziny Jutrzenka. Osoby, które grały w Simsy 2 z pewnością wiedzą, że początkowo rodzina Jutrzenka składa się z głowy rodziny, czyli Oberona, jego partnerki Tytani oraz dwójki dzieci Puka i Teodozy. W momencie, gdy po raz pierwszy wchodzi się do tej rodziny, to stworzone jest przyjęcie, jest ustawiony łuk weselny, no i wszystko wskazuje na to, że rodzice mają się pobrać, ponieważ w tym momencie właśnie nie są jeszcze małżeństwem, mimo takiego wieku dzieci. Ja jednak nie zrobiłam tego na samym początku gry, tak jak producenci zamierzyli. Pierwszym krokiem, który poczyniłam u tej rodziny, było zmazanie im wszelkich ozdób z twarzy, ponieważ doprowadzały mnie one po prostu do szału i nie mogłam na nich patrzeć, gdy przychodzili do moich rodzin. Z tego też powodu zaczęłam u nich grać. Najmniej z tej rodziny zajmowałam się Oberonem, który po prostu chodził sobie do pracy i żył własnym życiem. Tytania była swego czasu bardzo lubianą przyjaciółką domów, w których mieszkały moje rodziny. Dlatego praktycznie znajdowała się na każdej uroczystości i na każdym przyjęciu. Niedługo po tym, gdy zaczęłam u nich grać, po jakichś kilku dniach, póki jeszcze w tym momencie był nastolatkiem, Tytania zaszła w ciążę, trzecią, no i urodziła dziewczynkę, którą była Ofelia. Ofelia jako jedyna otrzymała karnację po ojcu. W międzyczasie Teodozja postarzała się o kolejne lata i stała się nastolatką. Ją czekał jednak nieciekawy los ze względu na jej anoreksję. Niestety dziewczyna zagłodziła się na śmierć i w momencie, gdy jej matka była jeszcze w ciąży, no to ona niestety, ale umarła. Jeśli chodzi o Tytanię, to ona do końca życia pracowała w tej samej branży co Oberon, czyli w branży Obiboka.
Puk po tym, gdy osiągnął pełnoletność, jeszcze przez parę lat mieszkał ze swoją rodziną, czyli rodzicami i najmłodszą siostrą, Ofelią. Później jednak postanowiłam go zeswatać z kwiaciarką, którą stworzyłam z chęci prowadzenia takiego biznesu. I do tej pory żyje on jeszcze, zaraz zajrzymy również do jego rodziny. Po tym, gdy Rosalia, czyli wspomniana kwiaciarka, spodziewała się z nim dziecka, postanowił się on wyprowadzić do swojej ukochanej. No i w tym domu zostali jedynie rodzice oraz Ofelia. Ofelia była jedną z pierwszych osób, która zdecydowała się wyruszyć na studia, dlatego też opuściła dom rodzinny, wyjechała na studia, gdzie przedmiotem jej zainteresowań była muzyka i taniec i w tej dziedzinie chciała się rozwijać, a jej rodzice byli już staruszkami, żyli sobie całkiem spokojnie, ich życie jednak dobiegało końca, a oni wiedzieli o tym i zdawali sobie doskonale sprawę, że to już niedługo potrwa. Wtedy też otworzyli w swoim domu wyprzedaż, wystawili dosłownie wszystkie meble oraz ozdoby, jakie posiadali w domu, na sprzedaż właśnie. Ludzie przychodzili i bardzo licznie kupowali te rzeczy i naprawdę później całe otoczenie miało ich meble w swoich wyposażeniach. W pewnym momencie Tytania zatrudniała nawet 3 osoby jako pracowników do pomocy, bo już sama nie dawała rady. W trakcie jednej z wyprzedaży umarł Oberon. Tytania żyła chyba jeszcze 2 albo 3 dni po nim i w momencie, gdy dochodziła godzina 17 przed śmiercią każdego z nich, była tak zwana happy hour i w ciągu tej szczęśliwej godziny można było wszystko kupić za cenę bardzo, bardzo niską, praktycznie za darmo. I właśnie w taki sposób skończyło się życie również Tytani. Tutaj muszę zaznaczyć, że był to pierwszy dom, w którym zmarli mi wszyscy domownicy, bo nikt oprócz nich w tym domu nie mieszkał. Ofelia była na studiach, Teodozja zmarła we wczesnym wieku z powodu swojej anoreksji, będąc jeszcze nastolatką, a Puk mieszkał ze swoją rodziną. Także wtedy po raz pierwszy zostałam pouczona przez śmierć, żeby nie uśmiercać wszystkich domowników. Tuż po śmierci rodziców Ofelia oczywiście dowiedziała się o wszystkim i z powodu swojej rozpaczy rzuciła studia i powróciła do swojego domu rodzinnego. Domu, który z zewnątrz nie zmienił się za bardzo, jedynie, tak jak wspominałam, zalało cały ogród i tą ich okolicę. Inne domy mają się dobrze, a oni no, mieszkają najwidoczniej w jakiejś dolinie, gdzie osadziła się woda. Oni nawet nieźle to wykombinowali, bo stworzyli sobie takie platformy na wodzie, gdzie można sobie przejść i wypić drinka. Mieli w tym miejscu także zorganizowany ślub, tak więc całkiem romantiko. Po lewej stronie znajduje się mały cmentarzyk i tutaj leżą właśnie rodzice Oberon, Tytania, a także najmłodsza siostra Teodozja. Sama Ofelia nigdy swej siostry nie poznała, a obecnie zamieszkuje ona właśnie to mieszkanie. Jak widać, ma ona bardzo awangardowy wygląd, nosi od zawsze różowe włosy, co w Weronie jest co najmniej dziwne. No i też bardzo charakterystycznie się ona ubiera. Jeśli chodzi o wygląd samego mieszkania, no to rodzice większość rzeczy sprzedali. To, co udało się zachować, w dalszym ciągu posiadają, jak i również dokupili sobie kilka nowych mebli. Jak widać na parterze, mają taki pokój do spędzania czasu wolnego, grając na fortepianie, czytając czy oglądając telewizję. Mają tutaj również większą łazienkę, pokoik dla nowonarodzonego dziecka. Ofelia doczekała się synka Nikodema. Następnie mają oni na przedpokoju szafy, swoją sypialnię oraz pokój, który jest równocześnie gabinetem, jak i pokojem gościnnym. Na dole mamy Tytusa, który jest mężem Ofelii. Jak widać, znajduje się on w kuchni, kuchnia połączona jest z jadalnią, a następnie mają oni ogromny parkiet wypełniony stolikami i to wcale nie jest pozostałość po imprezie, ponieważ Tytus wymyślił sobie, że będzie prowadził taką a la gospodę. Przychodzą zatem do niego ludzie, on serwuje im posiłki, no i całkiem spełnia się w tej roli. Jest jeszcze tutaj malutka łazienka, a następnie salon, gdzie znajduje się telewizor oraz kolejne sprzęty do grania muzyki, bo tak jak było mówione, Ofelia studiowała muzykę i taniec i w tym kierunku również zawodowo się rozwija, jest wykonawczynią tańca połamańca, tak więc uczy całą Weronę dzielnie tego trudnego tańca zagranicznego. No i właśnie w ten sposób prezentuje się rodzina Jutrzenka. Jak widać, Ofelia nie ma zbyt dużego budżetu, dlatego jej mieszkanie jest obecnie bardzo skromne. No i dodatkowo nie ma pieniędzy na wypompowanie tej całej wody z ogródka. Mamy tutaj wspomnianego Puka Jutrzenkę. Takie ma piękne ujęcie z kwiatami. Cóż tutaj kryć? Zestarzał się. Ma już lat w tym momencie 69, ale całkiem dobrze się trzyma, jak widać. Nosi okulary, parę zmarszczek się pojawiło. No i mieszka on obecnie w bardzo okazałej willi wraz ze swoją małżonką oraz córką. W ten sposób prezentuje się właśnie ich dom. Oni przez wiele, wiele lat mieszkali w bardzo ubogiej chatce, gdzie praktycznie mieli do dyspozycji 2 pokoje sypialniane, salon i kuchnię. Miejsca za dużo tam nie było. Mieszkali tam aż do czasu, gdy ich córka wyjechała na studia i do czasu, gdy umarł ich pierwszy pies, wiedźma. Po powrocie córki Puka ze studiów zdecydowali się oni na przeprowadzkę, no i tym samym, mając wtedy na koncie naprawdę grube miliony, postanowili przeprowadzić się do dzielnicy bogaczy, do tej willi, która ma tutaj taki stawik, mają ogólnie bardzo duży ogród właśnie, mają dużo miejsca dla psów, ale wróćmy do Puka właśnie.
Puk znajduje się w salonie. Salon składa się z miejsca siedzącego, telewizoru oraz sprzętów grających. Jest tutaj dojście do łazienki, jest gabinet, do którego zaraz jeszcze wejdziemy. A tuż przy telefonie stoi małżonka Puka. Jest to Rosalia. Rosalię stworzyłam z myślą o tym, żeby prowadziła ona swój biznes, a mianowicie kwiaciarnię. I przez wiele lat faktycznie była ona tą kwiaciarką. Praktycznie do osiągnięcia 10 poziomu prowadziła ona taki lokal i dzięki temu praktycznie wszystkie rodziny mają mnóstwo kwiatów w domu. W pewnym czasie Rosalia zaszła właśnie w ciążę z Pukiem. Wtedy to nieco więcej czasu spędziła w domu, zajmując się właśnie córką Aurorą, która już w tym momencie jest dorosła, a jak widać nawet jest ona w ciąży. Jeśli chodzi o Aurorę, to ukończyła ona studia i z tego co dobrze pamiętam, były to również studia z muzyki i tańca i chyba nawet Ofelia z Aurorą chodziły równocześnie na te właśnie studia. Tam też poznała ona Waldemara. Waldemara, który właśnie zaczytuje się w gabinecie. Waldemar Czekoladka jest właśnie jej obecnym partnerem, jest wykładowcą. Aurora nie ma jako tako pracy, ona idąc śladem matki otworzyła cukiernię i piekarnię, ale niestety to, co sprzedaje, nie nadaje się do jedzenia i nie wiem, czego to jest przyczyną. A jeśli chodzi o Rosalię, wracając jeszcze do jej biznesów, to po krótkim urlopie związanym z wychowaniem córki wróciła ona do pracy, po czym zamknęła kwiaciarnię, sprzedała ją za całkiem grube pieniądze, a następnie otworzyła kolejny biznes, którym był butik z ubraniami, jednak to nie za dobrze jej szło i przerzuciła się ostatecznie na otwarcie restauracji, którą teraz właśnie prowadzi razem z mężem, a więc Puk jest tam kierownikiem sali, to się tak ładnie nazywa, czyli po prostu wita gości w przejściu, ona jest kucharką, Aurora czasem pomaga i zajmuje się kelnerowaniem. No i w ten właśnie sposób u tej rodziny zazwyczaj jeden dzień oznacza dwa dni grania, ponieważ wyjeżdżają oni na cały dzień do swoich biznesów, a po powrocie przeżywają ponownie dzień w domu. Jeśli chodzi o wnętrze ich domu, to tuż przy salonie mają oni kuchnię. Kuchnia z wysepką oraz z takim kącikiem jadalnianym. Następnie mają jedną z sypialni, jest to sypialnia Rosalii i Puka, która jeszcze wymagałaby lekkiego remontu. Wejście na taras, z którego nie za bardzo korzystają, szczerze mówiąc. Następnie mamy wchodzącą Klementynę po schodach, co ty tutaj robisz? Oraz część domu, która należy do Aurory i jej chłopaka. Mają tutaj piękną sypialnię oraz swoją prywatną łazienkę, jak i również mały taras, który należy także do nich. A na górze jest jeszcze taki tarasik, na którym jest zestaw do ćwiczeń, gitara Aurory czy właśnie muzyka, to wszystko służy do ćwiczeń. Ta rodzina ma jeszcze dwa psy, z czego jeden nam niestety uciekł, czyli właśnie Szeba. Szeba został ostatnio adoptowany, tak często przychodził do nas. I mamy jeszcze drugiego psa, który dostał na imię Żeberko i po prostu adoptowany był ze schroniska za maleńkości. Wyrosło takie Żeberko z niego. No a Szeba niestety się czegoś przestraszył, bodajże pożaru i nam zwiał z chaty. Ważnym jest jeszcze to, że Aurorka nie tylko kocha swojego chłopaka, ale kocha też naszego Sebę. A i również w jej głowie zamotał Rafał, także ona jest bardzo kochliwą osobą. Pytanie jest, z kim to dziecko? Tego się jeszcze nie dowiem. No i w tym momencie historia rodziny Jutrzenka kończy się, ale naturalnie będziemy jeszcze mieć kontynuację tego drzewa genealogicznego. Kolejną rodziną, która zamieszkiwała Weronę, była rodzina Capuletów. Dom rodziny Capulet początkowo zamieszkiwał starzec Konstanty wraz ze swoimi wnukami, którymi byli Julia, Tybalt oraz Hermia. Konstanty był tym niechlubnym starcem, który przylatywał za każdym razem, gdy ktoś patrzył się w dzień przez teleskop. A że moja rodzina na początku gry miała jakieś niezwykłe pociągi do tego, żeby podglądywać ludzi, to przylatywał on dosłownie na okrągło i był wrogiem więcej niż połowy osób, które zamieszkiwały wtedy Weronę. No i z tego też powodu bardzo chciałam go uśmiercić. Wchodziłam do tej rodziny i grałam zawsze na ultra szybkim tempie, żeby po prostu te dni mijały i żeby Konstanty w końcu umarł śmiercią naturalną. A stało się tak, że któregoś razu rozpętał pożar i ja, nie gasząc go, doprowadziłam do śmierci właśnie Konstantego. I wtedy też trójka nastolatków została sama w domu. Tak jak wspominałam, wchodziłam do tej rodziny tylko po to, żeby osoby, które tutaj mieszkają, się postarzały. I z tego względu nie kontrolowałam za bardzo, co się dzieje. Niedługo po śmierci Konstantego straciłam w taki sposób Hermię, która jeszcze jako nastolatka została przestraszona przez ducha i nikt nie zdążył jej uratować. Jak widać, ta rodzina ma całkiem spory cmentarzyk, no i właśnie jeden z członków rodziny przestraszył ją na śmierć. Jeśli chodzi o Julię, to doskonale wiadomo, że była ona zakochana w Romeo. Byli nawet swego czasu zaręczeni. Julia zaszła w ciążę, ale niestety Romeo w tym czasie skoczył na bok i miał jakiś tam romans, przez co z Julią się rozstał. No i ona została sama z dzieckiem. Sama dziewczyna miała jeszcze krótki romans z Wiktorem Kwiatkiem, ale nic dalej się z tego nie wydarzyło, ponieważ ona została wampirem, zupełnie przypadkowo grała u innej rodziny i właśnie ona została zarażona. Początkowo nawet chciałam ją wyleczyć, ale cyganka przynosiła nam zawsze lampy.
I niestety skończyło się to w ten sposób, że Julia po wielu latach bycia wampirem któregoś razu zmarła z powodu zbyt niskich pasków potrzeb, do których sama siebie doprowadziła. Zostawiła ona swojego syna Konrada, siedzącego właśnie przy komputerze, który jak dla mnie ma bardzo ciekawą twarz i ogólnie jest ładnym chłopakiem. Chciałabym go wrzenić w moją rodzinę. Może oprócz nazwiska, no bo wiadomo, Capulet kojarzy się tylko z jednym. Jej syn znajduje się pod opieką brata, czyli Tybalta, który jest już stary, ma swoją bródkę standardową, tutaj się nic nie zmieniło. Jest on samotny, nigdy nie miał nikogo, żadnej drugiej połówki. Może poza krótką historią miłosną z pokojówką Arianną, która niestety zdradziła go właśnie z Romeo i chyba zresztą z Merkucjem też. Tybalt przez całe życie dorosłe i nastoletnie kłócił się i bił ze wszystkimi i tak mniej więcej będzie zapamiętany. Jak widać, pięterko tego domu nie za wiele się zmieniło. W tym domu raczej mało zmian wprowadzałam. Swego czasu stała tutaj jeszcze trumna dla Julii. Jeśli chodzi o wygląd parteru, to tutaj nieco więcej, ponieważ zostały położone panele, jak i również mają inną jadalnię, zmienioną dolną łazienkę. No i tutaj też to pomieszczenie zaraz przy wejściu lekko się zmieniło. No ale doskonale możecie zauważyć tutaj jeszcze pewną osobę, którą jest Piotr Sim. Naturalnie nie należy on do rodziny, a jedynie Tybalt wynajmuje mu pokój. Piotr płaci mu za to jakieś tam stówki, które zarabia jako asystent ambasadora. A Piotra wprowadziłam jedynie dlatego, że jest on zaginionym kuzynem mojej rodziny i chciałabym, żeby również się postarzał. Jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd tego domu, to tutaj z tego co pamiętam pozbyłam się wszystkich roślin, co zajęło mi naprawdę wiele lat. Ze względu na to, że wszystko w bardzo szybkim tempie gniło i nie nadążali oni po prostu za wyrywaniem chwastów, to zawsze wyglądało bardzo, bardzo źle. Dlatego też pozbyłam się tych wszystkich roślinności, zostały jakieś pojedyncze krzaki, no i żywopłot, którego też prawdopodobnie się pozbędę. Jak widać, z tego pokolenia jedyną żyjącą osobą jest właśnie Tybalt, a Julka, która ma nieprzyjemny wyraz twarzy na swoim zdjęciu nagrobkowym, pozostawiła jeszcze syna Konrada, właśnie z Romeo. No i ostatni dom zamieszkany w Weronie zajmowała rodzina Montek. Rodzinę Montek tworzyli dziadkowie Izabela i Patryk, a także Romeo i jego brat Mercutio. Tak było na początku, ale przez bardzo krótki czas. Patryk i Izabela padli ofiarą mojej ignoracji wobec starych ludzi. Niestety, ale żyli oni w czasach, kiedy bardzo nie lubiłam staruszków i zupełnie nie chciałam nimi grać, dlatego też nie zajmowałam się nimi i w bardzo szybkim czasie zostali oni przeze mnie uśmierceni. Ponownie nastolatkowie zamieszkali sami w domu. Mercutio naturalnie wdawał się co chwilę w bójki i przepychanki z Tybaltem i też innymi osobami. Romeo, jako nastolatek, był w związku z Julią, potem dorastając robił jej dziecko i zaczął spotykać się z pokojówką Arianną. Gdy obaj bracia byli już dorośli i Arianna wprowadziła się do tego mieszkania, stał się mały wypadek, a mianowicie zostali oni uśmierceni przez złe warunki pogodowe, gdy to z nieba zaczęły spadać ogniste kule. W taki sposób obaj bracia zginęli. Część osób wiązała ich śmierć z pojawieniem się Arianny, która przejęła po nich dom i w tym momencie właśnie w nim mieszka. Dom z zewnątrz, jak widać, pozostał bez zmian. Zmianą są jedynie auta, które znajdują się na parkingu, a które sprowadzane są przez Ariannę z zagranicy i sprzedawane właśnie mieszkańcom Werony. Arianna obecnie śpi, ale widać jej wygląd na zdjęciu profilowym i nieco ona go ugrzeczniła tuż po urodzeniu dziecka. Jak widać, jej sypialnia znajduje się w tym pokoju, wysunięty najbardziej na wschód. Ma też swoją tam łazienkę, na zewnątrz jacuzzi. Kuchnia czy jadalnia, niewiele tutaj się zmieniło. Arianna doczekała się jednak synka Gabriela, którego ojcem jest Aleksander Ziółko, pan którego znać można z obsługi restauracji. Reszta pokoi wygląda dość standardowo. Jak widać, tutaj zniknęły urny z tego miejsca, które zdecydowanie Ariannie nie były potrzebne. Przeniosła je ona wszystkie na skraj swojej działki, czyli znajduje się tutaj Claudio, Olivia, Mercutio, Romeo, Patryk oraz Izabela. I z tego co widziałam, to właśnie Romeo przechadza się jeszcze po ogródku. Właśnie w ten sposób wyglądał on w swoim dorosłym życiu. No i z tego domu jest zdecydowanie najładniejszy widok na całą okolicę. I w taki sposób przedstawiłam wam historię rodzin, które mieszkały w Weronie tuż po zainstalowaniu gry. Ja poprowadziłam ich życie w taki właśnie sposób. Dodatkowo wprowadziłam podczas mojego grania kilka rodzin ze skrzyni rodzin, o czym chętnie opowiem wam w przyszłym odcinku. A dziś dziękuję za obejrzenie i do następnego. Pa, pa!